Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem, jak już zostało wspomniane, ojciec Michał Haberek. Jestem doktorem teologii fundamentalnej i zajmuję się w ramach teologii fundamentalnej dialogiem nauki i wiary. Współpracuję z Fundacją Enarche oraz z Discovery Institute. To jest taki amerykański think tank, który zajmuje się promocją teorii inteligentnego projektu. Publikuję książki na ten temat, przede wszystkim w tematyce tego stosunku Kościoła katolickiego, tradycyjnej teologii katolickiej, tudzież klasycznej filozofii chrześcijańskiej do ewolucji, ewolucjonizmu, teorii Darwina i tego typu zagadnień. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić temu pytaniu, czy człowiek pochodzi od małpy. Ono oczywiście świadomie jest tak skonstruowane, że zaraz pewnie nie jeden biolog, paleontolog, geolog czy archeolog by się oburzył i powiedział, no przecież nikt nie twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy. Przecież to małpa i człowiek mają wspólnego przodka. Więc za chwilę wykażę, że jest to jedynie gra słów, ale zanim to wykażę, jeszcze zaznaczę taką uwagę organizacyjną. Mój wykład podzieliłem na trzy części i tak myślę, że spróbuję tak zrobić, żeby każda z nich trwała mniej więcej 15 minut, chociaż może się przedłużyć do 20. W związku z tym między 45 minut a 60 powinien ten wykład trwać. I jak widzimy, zacznę od takiego pojęcia ikony ewolucji. Następnie przejdę do takiego pojęcia, które ja sobie nazwałem paragraf 22. Za chwilę wytłumaczę oczywiście, o co chodzi. I w trzeciej części zastanowimy się trochę nad teologią w kontekście pochodzenia człowieka. Tradycyjne stanowisko Kościoła właśnie w kwestii powstania człowieka. Więc zaczynamy. Ikony ewolucji to są takie obrazki, które każdy z Państwa widzi, czy to w podręcznikach, czy w popularnej prasie, czy w internecie i przeróżnych wykładach na temat pochodzenia człowieka, pochodzenia gatunków, ewolucji itd., itd. Tego jest wszędzie pełno. I Jonathan Wells, taki amerykański biolog, nazwał te obrazki właśnie ikonami. To znaczy takimi obrazami, które mają nam w naszej wyobraźni sprzedać jakąś treść, wprowadzić do niej jakąś treść, która niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość, na przykład fakty naukowe. Czyli ikona jest po prostu obrazkiem, tak? Pewną reprezentacją, owocem, można powiedzieć, wyobraźni, czy to naukowca, czy po prostu grafika. Taką bardzo popularną ikoną, chyba najpopularniejszą, jest tak zwane drzewo życia. Tutaj akurat mamy ikonę drzewa życia, no powiedzmy naczelnych, tak, ssaków, czyli małp i człowieka. I to, co chciałbym zwrócić uwagę Państwa już tak na przyszłość. Zawsze, kiedy będą Wam pokazywać takie drzewo życia na jakimś wykładzie czy w jakimś podręczniku, proszę zwrócić uwagę, że tam są tylko liście na tym drzewie, prawda? To znaczy konkretne gatunki są zawsze tylko pokazane tam w miejscu liści, na końcu gałęzi. Nie ma ono ani gałęzi, ani pnia. Czyli gałęzie i pnie to są właściwie hipotezy, jakieś domniemania. To jest to właśnie tak zwana teoria. A więc fakty mamy tylko w tym górnym rzędzie, tak? Szympans, goryl i inne małpy, no i człowiek, tak? To jest fakt. To jest to, co widzimy w przyrodzie. Natomiast te daty rozdzielenia się tych domniemanych ścieżek ewolucyjnych, z czego one miały się wydzielać, jakie tam miały być organizmy, to są wszystko domysły. Jeszcze lepiej reprezentuje to taki bardziej profesjonalny właśnie taki diagram, powiedzmy, taki schemat. I tutaj na przykładzie tego schematu chciałem właśnie wytłumaczyć, dlaczego powiedzenie, że człowiek pochodzi od małpy, jest dokładnie tym samym, co stwierdzenie, że człowiek i małpa mają wspólnego przodka. Generalnie w XIX wieku Darwin i jego następcy powszechnie mówili, że człowiek pochodzi od małpy, po prostu. Natomiast jakoś bliżej naszych czasów ewolucjoniści zobaczyli, że takie twierdzenie jest trochę takie nieakceptowalne społecznie, prawda? Trochę to tak źle brzmi.
W związku z tym na zasadzie zabiegu słownego zmienili to na człowiek i małpa mają wspólnego przodka. Ale jak spojrzymy tutaj na ten schemat, ja niestety muszę wstać i pokazać tutaj jedną rzecz. Mamy tutaj człowieka, tutaj mamy szympansa, czyli domniemany najbliższy kuzyn człowieka. Ale ponieważ to są wszystko małpy, więc jest oczywiste, że i tu będzie małpa, która była wspólnym przodkiem szympansa i człowieka. W związku z tym, jeżeli mówimy, że człowiek ma wspólnego przodka z szympansem czy z małpą, to mówimy o tych dwóch gałęziach. A jeżeli mówimy o tym, że człowiek pochodzi od małpy, to mówimy po prostu o tej jednej gałęzi. Ale to są równoznaczne, równoważne stwierdzenia. Zatem nie ma żadnego znaczenia, czy powiemy, że człowiek pochodzi od małpy, czy człowiek i małpa mają wspólnego przodka. Kolejną bardzo znaną ikoną ewolucji jest takie coś, każdy to widział pewnie milion razy, a dzisiaj się dorysowuje kolejną część, prawda? Taki człowiek, który się coraz bardziej garbi, bo siedzi przy komputerze na przykład. Natomiast ja bym chciał, nie mam nawet tutaj czasu, żeby tę ikonę, że tak powiem, tak totalnie zdemaskować, zdemolować. Natomiast chciałbym, żeby Państwo zapamiętali taki obrazek, żeby to się utrwaliło w Państwa świadomości. Proszę zwrócić uwagę, że to pierwsze ogniwo, które pokazuje się w tej ikonie, to jest po prostu szympans. Ale przecież każdy ewolucjonista powie, że człowiek nie pochodzi od szympansa, tylko mają wspólnego przodka. Więc dlaczego na ikonie ewolucji zawsze figuruje szympans? To jest pytanie do ewolucjonistów. Może dlatego, że po prostu nie mają pojęcia, co by miało być tym wspólnym przodkiem, jaka małpa, dlatego rysują to, co znamy. Natomiast to, co jest pomiędzy szympansem a człowiekiem, to są takie stwory, które nazywa się hominidami, które łączą w sobie cechy małpie i cechy ludzkie. Te akurat hominidy to są po prostu przygarbieni ludzie z głowami szympansa, prawda? Ale na różnych ikonach to bardzo różnie wygląda. Mogą to być takie, powiedzmy, szympansy z głową człowieka bardziej. No różnie to się rysuje. Ciekawe jest, że oni zawsze mają czarną skórę. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak to się prezentuje w tych ikonach. Natomiast to, co faktycznie istnieje, to istnieje szympans i istnieją ludzie. Ludzie są różni. Ludzie są wysocy, ludzie są niscy. Ludzie mają białą, czarną skórę. Ludzie mogą mieć różne proporcje twarzy. Ludzie mogą mieć różne cechy takie drugorzędowe. I generalnie różnorodność ludzka jest bardzo duża również w naszych czasach. Dlatego można te wszystkie formy, które znajdujemy w skamieniałościach, są formy ludzkie, tak zwane człowiekowate, jak oni to mówią, to są po prostu ludzie, czyli tak zwani hominidzi to są po prostu ludzie. Tak jak powiedziałem, nie mam za bardzo tutaj czasu i nie chciałbym za bardzo wchodzić w te paleontologiczne tutaj zagadnienia, bo to można by zrobić oczywiście, ale zmierzam do, myślę, bardziej podstawowego argumentu i problemu w tej całej tak zwanej ewolucji człowieka. Jeszcze jedną tylko ikonę pokażę. To jest rysunek wykonany przez Thomasa Henry'ego Huxleya w XIX wieku. Ten rysunek, jak jeden z wielu, wielu, był bardzo mocno promowany w edukacji, w podręcznikach i myślę, że większość z Państwa się gdzieś w swoim życiu z nim zetknęła. Widzimy tutaj różne małpy, a między nimi umieszczonego człowieka. Człowiek widzimy, jak jest w nienaturalnej postawie, prawda? No chyba nikt tak nie stoi jak ten człowiek normalnie, czyli trochę przygarbiony, z wyciągniętymi rękami do przodu. To nie jest naturalna, fizjologiczna postawa człowieka. A obok mamy szympansa, który również nie jest w swojej naturalnej pozycji fizjologicznej. Oczywiście te obrazki mają sugerować, że różnica między człowiekiem a małpą jest powierzchowna, dotyczy jakiegoś szczegółu. Moglibyśmy to rozłożyć na wiele elementów, ale ja pokażę tylko jeden obraz, to znaczy sam kręgosłup. Po lewej kręgosłup szympansa, po prawej kręgosłup człowieka w naturalnej postawie fizjologicznej. Widzimy dosyć znaczące różnice. To jest rysunek w skali i w naturalnej postawie. Widzimy, że
kręgosłup człowieka jest takim S, tak, lordoza tutaj lędźwiowa, kifoza i lordoza szyjna, prawda, kręgosłup szympansa jest praktycznie prosty. I oczywiście, i proszę zwrócić uwagę, że mówi się, że człowiek i szympans są najbliższymi kuzynami, najbliższymi. Czyli te dwa kręgosłupy reprezentują najbliższych kuzynów. Myślę, że one są dosyć różne jednak. Gdybyśmy wzięli dłoń, czy stopę, tak, stopę człowieka i stopę szympansa, różnice byłyby nie mniej uderzające. Gdybyśmy wzięli kości udowe, miednicę, gdybyśmy wzięli czaszkę, gdybyśmy wzięli klatkę z żebra, każdy z tych kości różniłaby się, czy z tych elementów szkieletu różniłaby się co najmniej tak jak właśnie kręgosłupy. Znaczy, byłyby to zupełnie różne szkielety. Niestety właśnie ewolucjoniści bardzo często jakby zamazują te różnice, wskazując na podobieństwa, natomiast nie mówiąc o funkcjonalnych różnicach, które są totalnie istotne, podstawowe dla w ogóle funkcjonowania szympansa i funkcjonowania człowieka. One mają zupełnie inny sposób lokomocji, czyli poruszania się, zupełnie inny sposób mastykacji, tak, czyli obróbki pokarmu w jamie gębowej. I ja, tak jak powiedziałem, nie chcę się tutaj zajmować za bardzo tymi szczegółami biologicznymi, dlatego przejdę teraz już do bardziej podstawowego problemu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany krytyką ikon ewolucji, to jest znakomita książka Jonathana Wellsa Ikony ewolucji, którą można nabyć w internecie. Bardzo polecam. On właśnie w tej książce wskazuje szereg ikon, które zostały utrwalone w powszechnej świadomości. Dla mnie właściwie istotne jest tylko to, że jakby materiał paleontologiczny nie wymusza w nas takiego rozumienia powstania człowieka, jaki się prezentuje na tym obrazku. To znaczy fakty niekoniecznie wymuszają to, co wyobraźnia dopisuje. To drzewo życia ma liście, ale niekoniecznie ma pień i gałęzie. Więc przejdę do takiego czegoś, co można by nazwać paragraf 22, czyli dlaczego małpa nie mogła zamienić się w człowieka. Może niektórym z Państwa kojarzy się ta nazwa paragraf 22 z czymś. To jest taka powieść, Catch 22 po angielsku, Josepha Hellera z lat bodaj 50., w której on opisuje, on był lotnikiem w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej i opisuje swoje wspomnienia. I generalnie nie miał dobrych wspomnień z tych lotów. Miał takie przekonanie, że to było trochę bez sensu, że oni tam latali i ich zestrzeliwywali i że każdy właściwie lot to było takie ryzyko utraty życia. Więc on wymyślił coś takiego, że jak się z tego wyklamkować, jak wyjść z tego problemu bycia w tej wojnie, która nie ma sensu, nie ma sensu ta walka. No, najlepiej by się było zgłosić po prostu do swojego przełożonego, dowódcy i powiedzieć, że jest się po prostu psychicznie uszkodzonym, tak, niepełnosprawnym. No, ale ktoś, kto się zgłosi do dowódcy i powie, że jest no, nienormalny, tak, no to nie może być nienormalny, bo się zgłosił i podejmuje taką decyzję, powiedzmy, świadomą. Więc to jest pewnego rodzaju pułapka, żeby się wyklamkować z tej sytuacji, żeby wyjść z tej sytuacji, trzeba mieć taką cechę, która wyklucza wyjście z tej sytuacji. Ja może posłużę się bardziej czytelnym przykładem z życia wziętym. Zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie jest dobrym przykładem. Chcemy wejść do samochodu, musimy mieć kluczyki, ale żeby mieć kluczyki, musimy wejść do samochodu. I co teraz? No inny przykład, zapalić światło w ciemnej piwnicy. Schodzimy do piwnicy, chcemy zapalić światło, ale żeby znaleźć włącznik, musimy mieć światło. Ale żeby mieć światło, musimy najpierw znaleźć włącznik. Znowu, sytuacja bez wyjścia. Na pewno każdy z Państwa był w takiej sytuacji paragrafu 22, czyli
że wykonanie pewnego kroku warunkuje jakby wykonanie, już, znaczy zakłada, że już ten krok jest wykonany, prawda? Czyli to jest logiczny problem. I chciałbym teraz przekonać Państwa, że dokładnie taki sam problem zakłada przejście od małpy do człowieka. I dlatego ono jest niemożliwe, bo jest to sytuacja paragraf 22. Dlaczego tak się dzieje? Zauważmy, że każde zwierzę ma pewne cechy przystosowawcze. To znaczy ma ciało w jakiś sposób sprofilowane. Tutaj mamy niedźwiadka. Niedźwiadek ma grubą skórę, grube futro, bardzo ostre, mocne kły, pazury na swoich łapach. To wszystko oczywiście umożliwia mu przetrwanie, polowanie. Wiemy, że niedźwiedzie mają niezwykłą siłę. Obok mamy szympansa, który ma chwytne stopy, dzięki czemu może chodzić po drzewach. Ma futro, które chroni go przed zimnem. Ma dłonie z takim krótkim kciukiem. Ma bardzo mocne mięśnie. Małpa jest bardzo silna również. No mamy żółwia, który ma swój domek, prawda, w którym się może chować. Mamy lwa, który ma również kły i ma pazury. Wiele zwierząt, o tutaj dzik czy świnia ma ryjek, którym sobie może ryć w ziemi. Wiele zwierząt ma jakieś rogi, tu jest jakiś jeleń. Zwierzęta mają bardzo wyostrzone zmysły, jak pies na przykład ma niesamowity węch. Niektóre zwierzęta mają bardzo dobry wzrok, jak sokół czy inne ptaki. W związku z tym zwierzęta zawsze mają ciało w jakiś sposób sprofilowane pod kątem jakiejś bardzo specyficznej funkcji. Na przykład sarna, choć nie ma rogów, ale ma bardzo wyczulony instynkt i zawsze tak się zachowuje, jakby oczekiwała, tak, nasłuchiwała, więc bardzo się jest płochliwa. Więc mimo, że nie ma rogów czy jakichś kłów, to jednak słyszy niebezpieczeństwo, czy czuje, wie, czy niebezpieczeństwo z wyprzedzeniem i ucieka, bo jest bardzo szybka, bardzo zwinna. To ją chroni przed drapieżnikami. Tak jest z każdym zwierzęciem. Każde zwierzę radzi sobie w przyrodzie, ponieważ ma cały zespół cech obronnych, zaczepnych i takich, powiedzmy, dostosowawczych. Natomiast człowiek ma ciało uniwersalne, to znaczy takie, które jest pozbawione tych cech. No nie mamy futra, nie mamy rogów, nie mamy kłów, prawda? No nie mamy nic w zasadzie. Mamy ciało bezbronne, mamy stopy i ręce, które w zasadzie no, niewiele mogą. W porównaniu do zwierząt naprawdę niewiele mogą. Nie mamy kopyt. Gdybyśmy mieli kopyto, to chociaż moglibyśmy tym kopytem kogoś tak kopnąć, żeby się obronić, prawda, zabić, ale nie mamy czegoś takiego. W związku z tym pojawia się takie pytanie, jak małpa miałaby się przekształcić w człowieka? Zwrócę uwagę tylko na trzy takie zasadnicze różnice. Na przykład dwunożność. To jest cecha unikalna u człowieka. Mówimy o dwunożności wtedy, kiedy mamy do czynienia z czterema kończynami potencjalnie zdolnymi do poruszania się. Bo na przykład ptaki no, też mają tylko dwie nogi, prawda? Czy właśnie te ptaki bezgrzebieniowe, zdaje się, one się tak nazywają, takie jak strusie czy kiwi, które poruszają się na dwóch nogach i mają tylko szczątkowe skrzydła, ale ich sposób lokomocji jest inny i one wykorzystują jakby wszystkie kończyny w ruchu. Tak? Człowiek jest w tym sensie specyficzny, że wykorzystuje tylko dwie kończyny z czterech funkcjonalnych kończyn przy normalnej lokomocji, czyli przy normalnym ruchu. Człowiek ma dwa biegi. Może chodzić i ten tryb jest, jak wiemy, bardzo powolny, choć jest energetycznie dosyć wydajny, to jest jednak bardzo powolny, relatywnie mówię, w stosunku do innych zwierząt. Natomiast drugi bieg, czyli biegnięcie, bieganie, bieg, to jest sposób bardzo niewydajny energetycznie w porównaniu do innych ssaków tej wielkości, to jest 27% mniejsza wydolność energetyczna człowieka. W związku z tym człowiek może pobiec kawałek, ale się szybko zmęczy. I myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę trudno by nam było dogonić nawet psa czy kota, tak? Mimo że to są dużo mniejsze zwierzęta. Kot domowy może nam uciec dosyć łatwo i ciężko nam go złapać,
bo on wykorzystuje całe swoje ciało w czasie biegu. Czyli cztery łapy, które mu służą. Czyli dużo większa ilość mięśni jest zaangażowana, jest ten system dużo bardziej wydajny. W związku z tym jest to utrata, znaczy przejście od czteronożności małpiej, czyli małpa, która się podpiera przednimi kończynami w normalnym trybie chodzenia, jest przejściem do czegoś dużo bardziej niewydajnego niż u zwierząt. Druga rzecz to jest właśnie chwytność kończyn. No tutaj małpa ma bardzo krótkie kciuki, na przykład ten szympans, więc nie może manipulować przedmiotami. Jak widzimy małpy, którym się da jakieś tam przedmioty, młotek czy coś, to one tak bardzo niezgrabnie się operują tym. Więc z kolei stopa małpy jest no, chwytna, tak? Bo jest to w pewnym sensie dłoń, tak? Ale ona z kolei nie daje tej możliwości chodzenia, tak? Znaczy po drzewach chodzenia bardziej niż po ziemi. Siła mięśni, no tak jak wspomniałem, u małpy jest inny zupełnie system unerwienia, w związku z tym ona jest bardzo silna, ale ma dużo gorszą koordynację ruchową. Dlatego jak widzimy małpy, to one jak biorą jakiś przedmiot, to często nim trzaskają z wielką siłą, ale gdyby miały, nie wiem, rozsupłać węzeł na przykład, to nie są w stanie tego zrobić. Nie mają takiej koordynacji, nie mają takiej precyzji, nie mają tych dłoni takich przystosowanych do manipulacji jak nasze dłonie, prawda? Każdy palec, każdy gest bardzo, bardzo specyficzny możemy wykonać. Natomiast u małpy to jest, może zrobić tak pięść i walnąć, coś rozbić, prawda, rozbić orzech kokosowy czy cokolwiek. Wziąć jakimś kamieniem, uderzyć w coś. Natomiast nie za bardzo radzi sobie w takich precyzyjnych zajęciach. W związku z tym pytanie jest, w jaki sposób ewolucja miałaby przekształcić coś, co jest wydajne i sprawne w pewnych okolicznościach, w coś, co jest niewydajne i niesprawne, bo jest uniwersalne. Więc wyobraźmy sobie taki wariant, bardzo często przyjmowany, popularny, że powstaje najpierw jakby ciało ludzkie, czyli jakaś tam małpa ewoluuje, zamienia się powoli w hominida. Tutaj mamy akurat Lucy, tak? Lucy, czyli najbardziej znany australopitek sprzed 3,5 miliona, czy 3 milionów 200 tysięcy lat wstecz. Na podstawie jego szkieletu się rekonstruuje takiego właśnie potworka, który tak jakby już jest człowiekiem, no ale ma głowę tak jakby małpią, ma sierść czy futro, no ale ma też pewne cechy ludzkie, na przykład chodzi tak wyprostowany dwunożny chód. Więc to są tego typu owoce wyobraźni, można powiedzieć, paleontologów. Natomiast pytanie jest, w jaki sposób właśnie ewolucja biologiczna, która opiera się o przetrwanie najlepiej dostosowanych, miałaby przekształcać ciało zwierzęce w ciało ludzkie, które właśnie wszystko, co by się działo w tej transformacji, by przeczyło przetrwaniu dostosowanych. No, utrata, prawda, czteronożności, utrata kończyń chwytnych dolnych, no, obniżyłaby sprawność takiego zwierzęcia, hominida czy czegokolwiek. Dlaczego człowiek jednak nie przegrywa w walce o byt, a raczej zdaje się, że wygrywa? Dlaczego to człowiek zdominował całą przyrodę? Ponieważ ma rozum. I właśnie ten brak w ciele tych cech, które pomagają przetrwać, jest nie tylko niwelowany, ale wręcz przekraczany przez możliwości rozumu. Ciało uniwersalne jest niewydajne w sensie biologicznym przetrwania, ale jednocześnie dzięki rozumowi człowiek tworzy narzędzia, tworzy, czyli nie mamy futra, ale robimy sobie ubranie. Nie mamy tych mocnych mięśni, ale robimy sobie różne maszyny, które nam pomagają. Nie możemy uciec, tak, bo jesteśmy za wolni, no ale robimy sobie kiedyś ludzie pierwotnie jakieś osady, domostwa, otaczali się murem, jakąś palisadą przed drapieżnikami, robili sobie dzidy, łuki do polowania, jakieś młotki, jakieś inne narzędzia. Natomiast my dzisiaj oczywiście mamy i samochody, samoloty, statki i wszystko, co chcemy i w ten sposób dominujemy nad królestwem zwierząt w sposób, można powiedzieć, absolutny. W zasadzie chyba nie jest już dzisiaj dla nas zagrożeniem to, że nas jakiś niedźwiedź napadnie gdzieś tu, jak wyjedziemy na rowerze
na skałki Twardowskiego czy gdzieś w okolicy, prawda? W związku z tym, dlatego że mamy rozum, pokonujemy w pewnym sensie braki ciała, albo wręcz przeciwnie, wykorzystujemy nasze uniwersalne ciało dzięki temu, że mamy rozum. I zobaczmy, co tu się dzieje. Nie może być w związku z tym takiego organizmu, który będzie miał ciało ludzkie, a duszę zwierzęcą. Czyli nie może być takiego czegoś, co będzie ewoluowało sobie w stronę ciała ludzkiego, ale nie będzie miało rozumu, czyli duszy ludzkiej. To jest po prostu biologicznie niemożliwe, fizycznie niemożliwe. Dlatego taki wariant, że właśnie mamy małpy, które przekształcają się w hominidy, które później przekształcają się w człowieka i na końcu gdzieś tam Pan Bóg nadaje duszę rozumną, jest nie do utrzymania, on jest wykluczony. Tego się nie da po prostu zrobić. W związku z tym można sobie teoretycznie wyobrazić inny wariant. Otóż, że najpierw pojawia się w takim hominidzie dusza ludzka, to znaczy jakieś właściwości rozumne. I w związku z tym, że ten hominid ma rozum, zaczyna tworzyć narzędzia. Skoro ma narzędzia, to już na przykład tworzy sobie ubranie, w związku z tym już nie potrzebuje futra, w związku z tym zaczyna tracić futro. Ponieważ właśnie ma rozum, to jakby zaczyna tworzyć narzędzia, które sprawiają, że zaczyna tracić cechy zwierzęce i wtedy jakby to ciało, które już ma duszę rozumną, dochodzi, czy nadgania, prawda, ewolucję i aż dochodzi do ciała ludzkiego, no bo to wymusza jakby duszę, dusza rozumna. I oczywiście chyba każdy widzi, że ten wariant dusza ludzka i ciało zwierzęce no jest delikatnie mówiąc nie do utrzymania. Oczywiście ja się tu posługuję założeniami antropologii chrześcijańskiej, katolickiej, w której dusza jest substancją ciała, tak, formą ciała, która jest duszą rozumną. I nie można, że tak powiem, wprowadzić duszy ludzkiej w nie człowieka, w ciało zwierzęce, w sensie nieludzkie. To jest problem metafizyczny. Znaczy dusza ludzka może się łączyć tylko z ciałem ludzkim. Dlatego wariant, że najpierw się pojawia dusza czy jakieś właściwości rozumne, jest nie do przyjęcia z punktu widzenia metafizyki. A poza tym żaden ewolucjonista nie będzie mówił, że hominid najpierw nabrał rozumu, a później ciało nadgoniło do rozumu. Nikt takiej opcji nie przyjmuje. Ale ona jest niemożliwa z punktu widzenia klasycznej metafizyki i metafizyki, którą przyjmuje się w chrześcijaństwie. Zatem wariant drugi jest tak samo niemożliwy jak wariant pierwszy, a w związku z tym nie może istnieć coś takiego jak hominid, tak, czyli coś, co jest jakby człowiekiem, ale nie ma rozumu. Po prostu ciało i dusza musiały powstać jednocześnie. Czy rozumieją wszyscy, na czym polega problem? Czyli paragraf 22 polega na tym, żeby mieć duszę ludzką, tak, to trzeba mieć ciało ludzkie. Czyli ewolucja nie może wytworzyć ciała ludzkiego, zanim nie ma duszy ludzkiej. Ale żeby mieć, żeby tak powiem, żeby ewolucja doszła do ciała ludzkiego, to musi być najpierw dusza, tak? Więc jakby ani w jedną, ani w drugą stronę się nie da. To jest właśnie paragraf 22. Żeby otworzyć samochód, musi mieć kluczyki, a żeby mieć kluczyki, musimy otworzyć samochód. Żeby osiągnąć ciało ludzkie, musimy mieć duszę ludzką, ale żeby mieć duszę ludzką, musimy najpierw mieć ciało ludzkie. Stąd takie przejście jest niemożliwe. Teraz tak. Posługując się antropologią chrześcijańską, przyjmują taką zasadę, że dwunożność równa się rozumność, równa się człowieczeństwo. Dlaczego? Bo dwunożność, jak już powiedziałem, jest niewydajna. Energetycznie i z wielu innych powodów jest niewydajna. W obu biegach, czy wolnym, czy szybkim, jest niewydajna. W związku z tym niewydajny sposób lokomocji byłby eliminowany w przyrodzie. Skoro byłby eliminowany, to nie mógłby powstać. A jeżeli istnieje, to zakłada, że zwierzę, które posiada dwunożność, jest już rozumne, bo pokonuje ograniczenia dwunożności poprzez tworzenie narzędzi, poprzez rozum. A zwierzę rozumne to jest definicja człowieka, klasyczna definicja człowieka, animal racjonale, czyli
po prostu zwierzę rozumne. Stąd, jeżeli w skamieniałościach, w paleontologii znajdujemy coś, co wyraźnie wskazuje na dwunożny sposób poruszania się, ludzki sposób poruszania się, to możemy przyjąć, że jest to po prostu człowiek w kontekście antropologii chrześcijańskiej. Co jest ciekawe, dowody dwunożności sięgają 6 milionów lat wstecz. Na wyspie na Krecie odkryto ślady stóp ludzkich sprzed 6 milionów lat, zresztą to polski geolog odkrył. I dwunożność wskazuje na rozumność, a to równa się człowieczeństwu, zatem człowiek sięga przynajmniej 6 milionów lat wstecz. A co to oznacza? Że wszystkie tak zwane ogniwa pośrednie, no nie mogą być ogniwami pośrednimi, skoro człowiek istniał 6 milionów lat temu albo i więcej. No to to, co powstało później, nie może być ogniwem do powstania człowieka, bo człowiek istnieje już wcześniej. Zatem, jeżeli przyjmiemy takie założenie, to wszystkie te tak zwane dowody na ewolucję, czy tak zwane ogniwa pośrednie, nie są żadnymi dowodami. Jeżeli już ktoś chce podążać drogą wyobraźni, a nie faktów, to może co najwyżej sobie wyobrazić, że są to jakieś boczne ścieżki ewolucyjne, ale nie są to ogniwa pośrednie. Zatem wracamy do tego obrazu, który chciałbym, żeby Państwo zapamiętali. Te przekreślone, tak zwane ogniwa pośrednie, są biologicznie lub metafizycznie niemożliwe. I dlatego one nigdy nie mogły istnieć. Jeżeli znajdujemy tego typu materiał, to znaczy po prostu niskich ludzi, jak Australopitek na przykład, to musimy powiedzieć, że to byli po prostu niscy ludzie. Jeżeli znajdujemy wysokich ludzi, jak na przykład Neandertalczycy, to to byli po prostu wysocy ludzie. Natomiast to nie były małpoludy. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Księga Rodzaju bardzo ładnie wyjaśnia nam, że ciało i dusza powstały jednocześnie. To znaczy, kiedy Bóg ulepił człowieka, jednocześnie tchnął w niego duszę i przez to człowiek stał się istotą żywą. To znaczy, wcześniej nie był istotą żywą, był istotą martwą. To znaczy, był pewnym, no powiedzmy, modelem, tak, glinianym. Natomiast bardzo fajnie pisał o tym już święty Tomasz w XIII wieku, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, że już Tomasz bronił tego, że ciało i dusza musiały powstać jednocześnie. Jest jasne, że Bóg, cytuję Tomasza, że Bóg pierwsze rzeczy uczynił w doskonałym stanie ich natur, tak jak tego wymagał gatunek każdej poszczególnej z tych rzeczy. Dusza zaś, skoro jest częścią ludzkiej natury, nie ma naturalnej doskonałości inaczej, jak tylko w połączeniu z ciałem. Zatem nie wypadało, aby dusza została stworzona bez ciała. Widzimy, że dusza i ciało musiały powstać jednocześnie. Jeszcze jest bardzo ciekawe to stwierdzenie, że Bóg pierwsze rzeczy uczynił w doskonałym stanie ich natur. To znaczy nie tylko człowieka, ale i małpę, tego szympansa czy inne gatunki stworzył jako doskonałe, tak? To znaczy one... Małpa jest po prostu małpą, żółw jest po prostu żółwiem. On jest doskonały sam w sobie, nic mu nie brakuje do bycia żółwiem. Czy żółw byłby, nie wiem, lepszy, bo by biegał jak, nie wiem, jak gazela? No nie, po prostu nie byłby wtedy żółwiem. Czy wilk byłby lepszy, bo byłby łagodny jak baranek? No nie, bo wtedy nie byłby wilkiem, prawda? Czyli co do natury, co do ich miary, ich natury, wszystkie rzeczy zostały stworzone doskonałymi. To znaczy żółw był w pełni żółwiem od początku, wilk był w pełni wilkiem, lew w pełni lwem, a człowiek w pełni człowiekiem. I to jest, można powiedzieć, tradycyjne stanowisko. I jeszcze raz święty Tomasz. Niektórzy myśleli, że najpierw w kolejności czasowej zostało ukształtowane ciało człowieka. Na przykład Darwin, 600 lat po Tomaszu. A dopiero później Bóg tchnął duszę w ciało już uformowane. No to była taka koncepcja bardzo modna, tak, w latach 50., że najpierw wyewoluowało sobie ciało z tak zwanej uprzedniej materii żywej, a później na końcu Bóg dokonał tak zwanej hominizacji, czyli tchnął duszę rozumną w to ciało. Więc niektórzy tak mówią, niektórzy myśleli. No to oczywiście Tomasz się odwołuje tutaj do pogańskich filozofów, bo przecież Darwin co do istoty nie wymyślił nic nowego. Te idee były już obecne u pogańskich filozofów, takich jak Demokryt, Epikur, czy później poeta Lukrecjusz. I Tomasz dalej pisze, jednak stworzenie ciała bez duszy lub duszy bez ciała sprzeciwiałoby się zasadzie, że Bóg ustanawia rzeczy jako doskonałe w pierwszym ich stworzeniu, ponieważ i dusza i ciało stanowią część ludzkiej natury. Taka niestosowność odnosi się zwłaszcza do ciała, ponieważ to ciało zależy od duszy,
a nie na odwrót. Czyli ta opcja, którą podał Darwin i współcześni ewolucjoniści, jest szczególnie niestosowna według Tomasza. To znaczy szczególnie niestosowne jest twierdzić, że najpierw powstało ciało, czyli że małpa ewoluowała w hominida, a później w człowieka. Bo to ciało ludzkie powstaje ze względu na duszę, a nie że dusza jest jakoś wymuszona przez ewolucję ciała, jak to mówią współcześni teistyczni ewolucjoniści. Tak? Tak jak na przykład arcybiskup Życiński świętej pamięci mówił, że ten emergencja psychizmu ludzkiego jest efektem, tak, ewolucji mózgu czy coś takiego. Więc tyle, jeśli chodzi o drugą część i już przechodzę teraz do części trzeciej, czyli tradycyjne stanowisko Kościoła. Więc mamy obecnie, czy powiedzmy w latach 50. mniej więcej, ustaliło się takie znaczy tak, bo do 1900 roku mniej więcej, czy do czasów Darwina, czy trochę po Darwinie, w zasadzie nikt nigdy w Kościele, nie mówię w zasadzie, absolutnie, nikt nigdy nie poddawał wątpliwość stworzenia ciała i duszy ludzkiej przez Boga. To znaczy całe chrześcijaństwo, wszyscy ojcowie Kościoła, święci doktorzy, wszyscy pisarze, którzy nie byli heretykami oficjalnie stwierdzonymi, pisali o tym, że Bóg stworzył Adama z prochu ziemi. To znaczy stworzył jego ciało i duszę, dokładnie tak jak mówi wers 7 drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, że to jest faktyczny sposób powstania człowieka, poprzez stworzenie z prochu. Można to nazwać właśnie taką formułą specjalne stworzenie, peculiaris creatio po łacinie. Czyli, że człowiek jest stworzony. Natomiast kiedy pojawiły się teorie ewolucyjne, w XIX wieku były darwinowska, zaczęły być popularyzowane, to wtedy jakby niektórzy teologowie w Kościele się, można tak powiedzieć, wystraszyli nauki, prawda? O, tutaj przyszli naukowcy i nam mówią coś innego, udowodnili, prawda, coś naukowo, w związku z tym my musimy teraz coś wymyślić, jak tu pogodzić naszą tradycyjną teologię z tymi teoriami ewolucyjnymi. Więc wymyślono coś takiego jak specjalny transformizm, czyli ciało powstało na drodze ewolucji, a dusza została stworzona bezpośrednio przez Boga, to znaczy na końcu tego procesu. Teraz te kartki, które Państwo dostali, na nich są różne wypowiedzi Kościoła na ten temat i także święty Augustyn, święty Tomasz, takie główne wypowiedzi tych wielkich ojców, doktorów Kościoła, wielkich teologów. I tam możecie sobie Państwo zobaczyć, że to, co mówię, że specjalne stworzenie było pozycją normalną, tak? To było zwyczajne nauczanie Kościoła, jest potwierdzone przez te teksty, które ja tam wybrałem. Natomiast specjalny transformizm pojawił się w XIX wieku, właśnie tak jak powiedziałem, pod wpływem tej, powiedziałbym, propagandy, tak? Tak zwanych naukowców. I wtedy Kościół na takim synodzie w Kolonii w 1860 roku dokonał takiej odpowiedzi, że tak powiem, ad hoc. To znaczy na szybko ci lokalni przedstawiciele kościoła, którzy się zebrali, między innymi właśnie pod przewodnictwem arcybiskupa Kolonii, włączyli do swoich dekretów taką definicję. Tego nie ma na Państwa kartkach, zdaje się, może jest, ale w każdym razie ja tutaj to cytuję, ponieważ uważam, że to jest najbardziej, tak, jest to na Państwa kartkach, jest to chyba najbardziej zapomniany dokument, a tak bardzo jasno odpowiadający na tą teorię, która się wtedy pojawiła. Zobaczmy zbieżność czasową. 1859 to jest publikacja o pochodzeniu gatunków, 1860 to jest odpowiedź synodu. Nasi pierwsi rodzice zostali utworzeni bezpośrednio przez Boga. Znaczy bez przyczyn wtórnych. Bezpośrednio to znaczy, że Bóg coś tworzy bezpośrednio. Czyli bez używania żadnych rzeczy stworzonych. Ani aniołów, ani jakichś procesów ewolucyjnych, ani żadnych tam mutacji, ani żadnych innych presji środowiskowych itd., itd. Tylko bezpośrednio przez Boga. Dlatego orzekamy, że opinia tych, którzy nie boją się twierdzić, iż ten ludzki byt, człowiek co do ciała, pojawił się w końcu na drodze samoczynnej, ciągłej przemiany natury mniej doskonałej ku doskonalszej, sprzeciwia się wprost Pismu Świętemu i wierze. Czyli ta teza takiego transformizmu co do ciała została bardzo jasno odrzucona.
Niektórzy komentatorzy tego dekretu jeszcze w XIX wieku mówili, że tu chodzi tylko o spontaniczną, samoczynną, ciągłą przemianę, a nie o przemianę kierowaną przez Boga. Taką interpretację oczywiście wyklucza pierwsze zdanie, bo pierwsze zdanie wnosi to, że pierwsi rodzice zostali utworzeni bezpośrednio przez Boga, to znaczy bez żadnego procesu, czy samoczynnego, czy kierowanego przez Boga, czy inspirowanego, czy zapoczątkowanego. Czyli ten dekret wyklucza zarówno teistyczny, jak i ateistyczny ewolucjonizm w odniesieniu do człowieka. Tutaj parę słów na temat współczesnego transformizmu, bo oczywiście ten specjalny transformizm, o którym mówiłem, to były lata 50. Po Humani Generis, po tej encyklice papieża Piusa XII, w zasadzie teologowie już nie dyskutowali nic takiego jak pochodzenie ciała człowieka, tylko od razu przeszli do tego, że w zasadzie człowiek na pewno powstał przez ewolucję i teraz pytanie, jak pogodzić to z grzechem pierworodnym. Natomiast powstanie człowieka, no, pojawiły się przedziwne koncepcje. Ja tu tylko wymienię kilka, bo myślę, że warto jakby zaznaczyć, co się dzieje w tym temacie. Zaczęły się sprawy od takiego właśnie Zoltana Alszegi i Maurizio Flicka, byli tacy teologowie, którzy już w latach 60. opublikowali najpierw artykuł, później książkę. I oni taką postawili tezę, że ciało małpy przechodzi w ciało tam hominida, hominid dostaje jakieś mutacji czy czegoś, tam dochodzi do ciała ludzkiego. Więc mamy już człowieka, to znaczy nie mamy człowieka, mamy hominida, który ma ciało ludzkie, ale nie jest człowiekiem, ale co decyduje o tym, że on staje się człowiekiem? On zostaje obdarzony łaską, tak, że ten już taki właśnie trochę upośledzony, nie wiadomo co, małpolud, hominid, on dostaje łaskę od Boga, tak, czyli dar nadprzyrodzony i wtedy staje się w pełni człowiekiem. Ja podaję te koncepcje, bo za chwilę pokażę, w jaki sposób one się sprzeciwiają nauczaniu Kościoła. Tu taki Antoine Suarez, taki współczesny, chyba szwajcarski teolog, hominid, właściwie naukowiec bardziej. Hominid staje się homo sapiens, a Bóg przekształca homo sapiens poprzez nadanie osobowości. Czyli hominid, właściwie homo sapiens, tak, taki człowiek jak my, może sobie istnieć, biologiczny człowiek, ale on nie jest człowiekiem. Wyobrażają sobie państwo, że spotykają państwo kogoś, kto wygląda, zachowuje się tak jak państwo, ale on nie jest człowiekiem. Dlaczego? Bo Bóg mu jeszcze nie nadał tego osobowości, nie dał mu osoby, tak, nie uczynił go osobą, tak, nie dał mu tego daru osoby. Kolejna koncepcja. Człowiek powstaje, gdy Bóg obdarzy hominida obrazem Bożym. To jest taki Andrew Locke. On jest teologiem azjatyckim. I on tutaj proponuje, że mogą być ludzie, a wyobraźcie sobie państwo, że tak jak wszyscy tu siedzimy, to część z państwa jest ludźmi, jest człowiekiem, a część nie jest. A co decyduje o tej różnicy? Że część z państwa została obdarzona imago Dei, tak? A niektórzy nie. I w związku z tym kryterium tego, czy jesteśmy człowiekiem, to jest imago Dei. A czym jest imago Dei? Ono decyduje o tym, że możemy, na przykład mamy taki szczególny rodzaj rządów nad światem, nad królestwem zwierząt i łaska takiego upodobnienia się do Chrystusa. Więc znowu powstanie człowieka się przesuwa w stronę niewidzialną, tak? W stronę łaski, jakichś takich rzeczy nieokreślonych. Ale żeby było jasne, Andrew Locke nie powiedziałby, że między państwem mogą być ludzie i nieludzie, tylko on powiedział, że ci nieludzie wymarli, tak? Po prostu. Ale byli tacy, którzy po prostu zachowywali się jak ludzie, tylko że po prostu wymarli, bo później już ci ludzie, tak? Prawdziwi ludzie, tak jak nieprawdziwi ludzie, prawdziwi ludzie zdominowali populację. No i tutaj jeszcze taka tylko perełka, to ludzie powstali, bo arcybiskup świętej pamięci Rzeciński nie wierzył w Adam, jakby, że ludzie pochodzą od jednej pary, więc uważał, że to była grupa, tak, populacja. Zresztą nie tylko on, bo to jest powszechne dzisiaj twierdzenie. No i jest taka cudowna mutacja, tak, że pojawia się jakaś mutacja w genomie, ta mutacja się rozprzestrzenia w populacji i to sprawia, że ludzie się stają ludźmi. Znaczy nie ludzie, hominidy, tak, stają się ludźmi. No w związku z tym oczywiście nie ma tu miejsca na Adama i Ewę ani nic takiego. Jest po prostu populacja ewoluująca. To oczywiście nie jest oryginalny pomysł świętej pamięci arcybiskupa, bo to jest dosyć powszechne stanowisko.
Natomiast o co chodzi w tych wszystkich, jaki problem łączy te wszystkie koncepcje dzisiaj promowane, popularyzowane, przyjmowane przez wielu teologów katolickich? Otóż problem jest taki, że dusza jest formą substancjalną ciała. To znaczy, że dusza nie jest przypadłością metafizyczną, czyli nie jest dodatkiem, cechą. Każda rzecz jest czymś i ma jakieś cechy, można tak powiedzieć. Czyli ma swoją istotę i ma swoje przypadłości, cechy. Nawet jak, nie wiem, wezmę jakiś długopis, czy nawet wezmę, powiedzmy, tą książkę, tak? No, ta książka jest książką, to jest istota. To, co jest, to jest istota, to jest, czyli książka, to czym ona jest i ma swoje cechy. No, akurat jest niezbyt gruba, ma taki kolor, powiedzmy, żółtawy, piaskowy, ma taki format, to są wszystko cechy. Cechy mogą się zmieniać, bo tutaj mamy inne książki, które mają inne wymiary, inne grubości, inne kolory. Czyli cechy się zmieniają, ale istota pozostaje, bo każda z tych rzeczy jest książką. I tak można by powiedzieć o wszystkim. Mam tutaj szklankę, prawda? Szklanka może być taka, może być inna, ale to jest zawsze szklanka, zmieniają się jej cechy, czyli kolor, nie wiem, kształt, grubość szkła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dusza w związku z tym nie jest cechą, nie jest przypadłością, tylko jest właśnie istotą, formą substancjalną. Czyli to dusza decyduje o tym, że materia ciała jest człowiekiem, staje się człowiekiem. Problem z tymi wszystkimi koncepcjami jest taki, że one wszystkie zakładają, że dusza, jeżeli w ogóle mówią o duszy, jest jakąś cechą, jakimś dodatkiem. Na przykład hominid dostaje łaskę, tak? I to go czyni człowiekiem. Czyli, jak rozumiem, ta dusza jest stworzona, czy jakoś tam się pojawia, no oni właśnie nie mówią duszy, ale jeżeli już, to o powstaniu człowieka decyduje nabyć jakieś cechy. Na przykład zdolność wyboru moralnego, zdolność poznania Boga, zdolność właśnie, tak jak mówił Locke, właśnie tego królowania nad zwierzętami, zdolność wejść w kontakt z Bogiem czy z Chrystusem, tego, albo właśnie ta cudowna mutacja. Mutacja też jest oczywiście przypadłością, jest cechą, jest jakimś czymś, co to by miało decydować o powstaniu człowieka. Tymczasem każdą naukę lub stwierdzenie usiłujące zaprzeczać lub podawać wątpliwość, że substancja duszy rozumnej, czyli intelektualnej, nie jest prawdziwie i sama przez się formą ludzkiego ciała, odrzucamy jako błędną i wrogą prawdzie wiary katolickiej, orzekając, że ktokolwiek odważy się twierdzić, bronić lub z uporem utrzymywać, że dusza rozumna, czyli intelektualna, nie jest sama przez się i ze swej istoty formą ludzkiego ciała, ma być uważany za heretyka. Czyli jest poza Kościołem, stawia się poza Kościołem ktoś, kto odrzuca substancjalność duszy ludzkiej, duszy rozumnej. A zatem albo mamy człowieka ze wszystkimi jego cechami, czyli rozumnością, wolną wolą itd., itd., albo nie ma duszy rozumnej, wtedy nie ma człowieka i nie ma tych zasadniczych cech, jak na przykład rozumność. W związku z tym nie możemy w kontekście tego orzeczenia soborowego, soboru w Wien, potwierdzonego później w tych samych słowach przez Sobór Laterański V, nie możemy przyjąć takiej opcji, że hominid nabiera sobie powoli jakiś tam cech intelektualnych, bo duszy nie można podzielić, nie można mieć pół rozumu, tak? Że hominid najpierw ma 10% rozumu, później ma 20%, później ma 50%, później ma 70%, aż w końcu staje się człowiekiem, bo urosła mu czaszka, prawda, i nabrał przez to własności intelektualnych. Nie, bo skoro dusza rozumna jest formą substancjalną, to albo ktoś ma rozum i wtedy jest kimś, albo nie ma rozumu i wtedy jest czymś, jest zwierzęciem. I oczywiście czymś innym jest to, jak ktoś tego rozumu używa, prawda? No, zdolności intelektualne, czy tak zwany loras inteligencji, czy tego typu rzeczy, to już są przypadłości i one rzeczywiście mogą być bardzo różne u ludzi. Ale to nie znaczy, że jak ktoś ma niższy loras inteligencji, to jest pozbawiony rozumu, czy woli itd., itd. W związku z tym nie można też mylić tutaj jakby sposobu użycia duszy, czy narzędzia, jakim jest rozum, a samego posiadania rozumu. W związku z tym nie jest możliwe takie wyobrażanie sobie, że ten hominid stopniowo nabiera właściwości ludzkich, bo jeżeli ma rozumność, to ma ją w pełni, a jeżeli jej nie ma, to nie jest człowiekiem i tak jak starałem się wykazać, nie może nim zostać.
na drodze biologicznego tutaj transformizmu. Więc tyle, jeśli chodzi o mój wykład. Na ostatnim slajdzie mam mniej więcej to, co tutaj, chociaż jeszcze to, co przed sobą, czyli te książki. I jeszcze tylko dodałbym tutaj serię książki z serii Inteligentnego Projektu. Fundacja Anarchę, Czarna Skrzynka Darwina, Ikony Ewolucji, tych książek jest więcej, ale te dwie bym polecał, że tak powiem, na pierwszy ogień. Jeżeli ktoś jest tą tematyką zainteresowany, to z pewnością Ikony Ewolucji otworzył wiele oczu, no a Czarna Skrzynka Darwina otworzy serce i rozum na bardzo wiele ciekawych spraw związanych z biologią. Także książka Piotra Lenartowicza, świętej pamięci naszego tutaj jezuity krakowskiego, Ludy czy Małpoludy, która uważam jest najlepszą książką z antropologii chrześcijańskiej i jest niezwykle aktualna i naprawdę także otwiera oczy na tą problematykę, o której ja tutaj mówiłem. Zresztą ja się dosyć mocno inspirowałem tą książką, także zachęcam do lektury. Myślę, że jest to bardzo ubogacająca książka. No i moje książki, wiadomo, trochę są naukowe, zwłaszcza Tomasz Zakwinu, Kościoła Ewolucja, to są książki bardziej naukowe. Stworzenie czy Ewolucja jest książką bardziej taką popularną, najbardziej bym ją polecał, jeżeli ktoś nie chce się za bardzo w szczegóły zagłębiać. Natomiast Wczesne dekrety Papieskiej Komisji Biblijnej to jest odpowiedź, jak rozumieć Księgę Rodzaju, jak rozumieć inne księgi biblijne właśnie zgodnie z tradycją katolicką i jakby bez takiego poddawania się różnym modernistycznym reinterpretacjom Pisma Świętego. Na tym chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję Państwu.